Śledzę twoje przygody i cieszę się z obrotu spraw. Słuchaj, nie wiem czy ci mówiłem, ale mój brat mieszka na Pokitaru. Nazywa się Felton. Nie rozmawiamy często, bo w sumie jest obibokiem. Dziś przesłał mi prośbę o pomoc. Powiedział mi, że Drake atakuje Pokitaru tymi całymi hydrokolektorami. Blargowie potrzebują wody z oceanu. Dzwoniłem do Quarka, ale on odesłał mnie do swojego agenta. Znajdziesz chwilę, żeby go odwiedzić i zobaczyć, o co chodzi? Dzięki, młody. Jesteś świetny. Czy zapas wody w kosmosie? Włączyć hydrokolektory i wyssać tę planetę do sucha. Przyjąłem, prezesie. Słyszeliście szefa? Aktywować kolektory i rozstawiać oddziały na Ziemię. Zasoby wodne Pokitaru były zagrożone, jeśli Ratchet i Clank nie zniszczyliby hydrokolektorów Drake'a, tropikalny raj stałby się pustynią. Hej! Tutaj! Opowiadał mi brat? A niech mnie w bułce obtoczą i rzucą destrukto bestii. Grimm mówił, że kumpluje się z Lombaxem, ale mu nie wierzyłem. Pierwszy raz widzę Lombaxa na żywo. Ty pewnie jesteś Ratchet. Jakie to dziwne. Podobieństwo jest... Niezwykłe, wiem. Grimm prosił, żebyśmy pomogli zniszczyć hydrokolektory. By zniszczyć te cosie, zamontujmy w twoim statku ulepszenia. Tak się składa, że największy spec od ulepszeń jest tutaj, na konwencie komiksowym. Chodź, zaprowadzę cię do niego. Rozdymiaki wychodzą na brzeg, odkąd blargowie przypuścili atak. Są wredne, ale przepyszne, jeśli wiesz, jak je przyrządzić. To telepatornica! Braciszek cię tego nauczył? Dobra, zapnijcie się! Żartuję, na tej łajbie nie ma pasów. Urządziłem sobie wyprawę wędkarską, ale zjawiły się te hydrokolektory i wszystko zepsuły. Jak długo trwała ta wyprawa? Jakieś 10 lat! I nawet ryby zaczęły w końcu brać. Zatrzymujmy się. O rany, kolejne rozdymiaki. Dacie sobie radę, prawda? Ja tam wolę łowić ryby niż się bić, rozumiesz? Chyba załatwiłeś wszystkie, chodźmy. Kolejna grupa! Tak.
spad, syno. Wodospad Torgow. Grim i ja wchodziliśmy na sam szczyt w każde święta. Szukaliśmy złotych śrubek i takich tam. Któregoś razu założył się ze mną, że nie zjadę z góry w beczce. Tata dostał piany, jak się o tym dowiedział. Ech, stare dzieje. Wypas! Więcej rozdymiaków! Chyba załatwiłeś wszystkie, chodźmy! Jak się miewa stary Grim? Nie miałem żadnych wieści od niego od czasu, jak się wyniósł z galaktyki Polaris. Prowadzi warsztat, tak? Tak, na Veldin. Ciasny, ale fajny. Zajmujemy się głównie tuningiem lotnym i protokonwersjami. A teraz ty zostałeś strażnikiem. Grim na pewno jest dumny. W sumie to nie wiem. Miałem mu pomóc w jakiejś protokonwersji, ale wyszedłem w pośpiechu. Mam nadzieję, że się na mnie nie gniewa. Aj tam, nie przejmuj się. W końcu bronicie galaktyki. Protokonwersje mogą zaczekać. Mój przyjaciel jest niedaleko. Będzie ci w stanie pomóc. Super! Most jest nieaktywny. Ci blargowie chyba naprawdę nie chcą, żebym coś złowił. Byłbyś tak dobry jak... Dzięki. Chodźmy, to niedaleko. Załatwiony. O rany, niedobrze. Blargowie dostali się do miasta. Teraz dymiaki tanie skóry nie sprzedadzą. By dotrzeć do mojego przyjaciela, załatwmy wszystkich przeciwników na ziemi. Wszystkim się zajmiemy. Zostań tu. To był ostatni. W pobliżu jest kolejny przełącznik sterujący mostem. Aktywujmy go, żeby Felton mógł przejść. Bądź tak, proszę, daj odpocząć. Tam! Bar koktajlowy Pokitaru z karaoke. Może będzie tam mój przyjaciel inżynier. Kim jest twój przyjaciel? Ludzie na forach hologromych nazywają go Duży Al. Znamy go. Poznaliśmy się w Aliro City. Równy gość, choć trochę dziwak. Tak, to właśnie Al. Jeśli chodzi o ulepszenia, jest najlepszy w branży. Dałem za
zaprezentować mój wzruszający wykon Igora. Po nim. Okej, chodźmy do środka. Hej, Al, mógłbyś otworzyć? Jak brzmi tajne hasło? Przestań, nie każ mi tego mówić. Okej, mam tu pełną dyskografię lekcji Orion. Mogę ją wyśpiewać utwór po utworze. Dobra, cześć i chwała dużemu Alowi zdobywcy. Śmiało. Blask 20-poziomowego splatacza zaklęć jaśniejszy jest niż czwarta gwiazda Juliusy Major. Hej, Ratchet, Clank! Mała galaktyka! A jak się miewa panna Kora? Dobrze. Przyszliśmy pomóc ci zniszczyć hydrokolektory. Pomożesz ulepszyć nasz system uzbrojenia? Dla strażników galaktyki wszystko, co powiecie na zestaw Tesla Blast. Wykorzystuje elektroemitery zwiększające ciąg o ponad 128%. Te cacuszka przebiją nawet kadłub z rarytanium. Właśnie tego nam potrzeba. Ty prowadzisz, my osłaniamy. Larkowie zaczynają mi działać na nerwy. Pojawili się akurat, jak miałem poprowadzić panel dyskusyjny o holofilmowych adaptacjach książek. Przyjechali najwięksi blogerzy. Ja, Stuart Zurgo, Obsidia Van Schmut. Van Schmut to była? Serio? Uwielbiam ją. Totalna hejterka. Nie ma holofilmu, gry czy produktów sieci, którego by nie zmieszała z błotem w komentarzach. Tak zjadliwa krytyka wymaga nie lada talentu. Dotarliśmy na miejsce! Dobrze. Otworzymy maskę i zainstalujemy wam to uzbrojenie. Przeinstalowuję oprogramowanie, restartuję system i już. Wykryto zestaw Tesla wybuchowy. Udany chłop. Galaktyki jest na pokój.
Ichtaru! Niszczy nasze hydrokolektory! Słuchaj, no, ja muszę mieć tę wodę. Nie ma innej opcji. Jeśli nie załatwisz tego strażnika, będziesz pierwszą osobą pochowaną na naszej nowej planecie! Tak, prezesie! Nie! Został jeszcze jeden! Wiecie, jakby co, polecam się na przyszłość. Może chcecie nowy odrzutnik? Wczoraj ściągnąłem holoplany. Cudowny sprzęt. Chyba byłby użyteczny. Rekalibruję port awioniczny. Aktualizacja oprogramowania. Jeszcze chwila. No, dalej. I gotowe. Sprzęt jest gotowy. Formalnie potrzebujesz licencji typu B na korzystanie z maszyny, ale co mi tam? Jesteście strażnikami. Teraz będzie ci łatwiej dostać się do pomp. Bariera bezpieczeństwa wyłączona. Może teraz znajdziemy drogę do przepompowni. Sterują mostem. Spróbujmy je wprawić w ruch. Brawo, Ratchet. Odrzutnik to naprawdę przydatne urządzenie. Członek załogi zapytał, czy nasz pakiet medyczny pokryje urazy dla zarobka. Odpowiedź brzmi: próbę anihilacji. Do sektora testowego pana Wojny. Nasze zapasy nie mogą wpaść w ręce Blarów. Potrzebuję nanoteku. Do krajów. Wspiera tu krwawy śmierć.
Chodnik w lawie Pirocetera. Rozpoczynam dezintegrację. Chcesz owco, Nador? Na jednym jest twoje imię. Chodnik zlikwidowany. W najbliższej rodzinie prześlemy 10% kupon rabatowy. Pan Zurkon... W lawie Pirocetera. Rozpoczynam dezintegrację. Jesteś chorobą, którą pan... Test zakończony. Mam nadzieję, że Blargowie jednak nie przechwycili arsenału Gadżetronu. Zębaty pozwolą nam obrócić to pomieszczenie. Tak, chyba wyrobię targety w tym tygodniu. Na twoim miejscu kupiłbym to. Teraz to dopiero masz powera.
wyceluj w siebie. Pan Zurkon przyszedł. Wypas! Pan Zurkon żyje dla takich chwil. Z bólu. O, Ratchet. Thank you.
więcej. Skrzynie! Startujesz czas, pana Furkonana, skrzynie! W sali puszystych króliczków przygotować się do zabawy z futrzakami. Brzmi całkiem. Salę króliczków relokowano do sektora 12. Aktywuję protokół rozczłonkowania. Oczywiście. Czy wiesz, jak się zmienię? Pan Zurkon wprowadzi cię w temat. Brzmi całkiem. Poprawka. Salę króliczków relokowano do sektora 12. Aktywuję protokół rozczłonkowania. Oczywiście. Thank you.
Ochotnik w sali puszystych króliczków przygotować się do zabawy z podszakami. Całkiem. Poprawka, salę króliczków relokowano do sektora 12. Aktywuje protokół rozczłonkowania. Oczywiście. Pan Zurkon przybył zbrojować. Pan Zurkon bardzo chce cię zabić. Pan Zurkon żyje na takich chwil. Pana Zurkona nie da się zniszczyć. Czy pan Zurkon już cię zabił? Czy nikt was nie przestrzegł przed panem Zurkonem? Pamiętacie pana Zurkona? Test zakończony. Firma Gadgetron dziękuję za udział w testach uzbrojenia. Twój 10% kupon zniżkowy zostanie przesłany w ciągu 5 do 7 lat. Dobra, skoro mamy ten koszmar za sobą, znajdźmy tor deskolotkowy. Jest niedaleko. Zapraszam do mojego biura. Jerzy, Ratchet i Clank tutaj, w Gadgetronie. Nazywam się Wendell Lumos i jestem prezesem tej zacnej firmy. Jestem wielkim fanem pańskiej broni. Panie Lumos, ratujemy z Clankiem galaktykę. Potrzebujemy jednego z tych holoprzebrań. Mamy problem z dostępnością produktu. Przeklęci blargowie napadają magazyny. To była chostka, nie trzeba jej nagłaśniać w mediach. Mamy prototyp, ale przekazaliśmy go na nagrodę w zawodach deskolotkowych. Przyjmujecie jeszcze zawodników? Oczywiście, ale jak widzisz, mamy tu mały problem z nadmiarem wody. Blargowie zbombardowali nam zaporę. Nie masz czasem ze sobą hydrodyslokatora, co? Powiadomiono mnie, że nasze drony oczyściły tor deskolotkowy. Oznacza to, że możemy kontynuować zawody. Ja szlifuję nasz plan ataku. Wszystko ci opowiem, jak dotrzesz na miejsce. Zakwalifikowaliśmy się do kolejnego wyścigu. Idą mnie po ulepszenie.